moi drodzy, witam was serdecznie. Ja jestem Kat i dzisiaj zapraszam was na drugą odsłonę Międzynarodowej Bitwy Okładek. W pierwszym odcinku skupiliśmy się przede wszystkim na moich ulubieńcach. Dzisiaj sięgamy do książek, które są po prostu popularne. Dzisiaj już mniej tych ulubieńców, ale wśród nich również książki, które bardzo, bardzo polubiłam. Pierwsza książka, którą przeanalizujemy pod kątem właśnie różnych okładek, różnych wydań, to książka Sary J. Maas, Dwór Cierni i Róż. Oczywiście rozmawiamy tutaj o całej serii, natomiast podrzucam wam ten pierwszy tom tak poglądowo, żebyśmy pogadali o tym, jak ta książka, jak ta seria wyglądała w różnych krajach. Oczywiście najbardziej znaną okładką jest ta. To jest okładka, która była też interpretowana w Polsce, była adaptowana w różnych krajach. W tym wydaniu okładkowym najczęściej właśnie Dwór Cierni i Róż się pojawia. Drugie wydanie, które pojawiło się stosunkowo niedawno, to właśnie to. Nie podoba mi się. Jeśli mam być szczera, to mi się kompletnie nie podoba. To pierwsze wydanie wydaje mi się takie najbardziej adekwatne do treści książki. To natomiast wydaje mi się jakby estetyczne i symboliczne, ale nie do końca wiem, o co w tej książce chodzi. To znaczy z tyłu na tej okładce jest jakiś tygrys, jakiś lew, jakaś dzika bestia. No i okej, jeśli przyjmiemy, że Dwór Cierni i Róż to jest teoretycznie retelling Pięknej i Bestii, no to faktycznie można powiedzieć, że istnienie jakiejś bestii na okładce jest uzasadnione. No ale generalnie jakby fabularnie nie jest to zbyt widoczne, więc ta okładka jakoś mi się nie podoba. Mamy też oczywiście wydania zagraniczne. Jedną z ciekawszych jest wersja perska. Wersja, która pojawiała się w języku Farsi. Tutaj oczywiście dwie nałożone na siebie książki, to znaczy jakby dwa wydania tej samej książki, ta sama okładka oczywiście. No i tak naprawdę całkiem zgrabna okładka. Może ta okładka jest troszkę zbyt dosłownie potraktowana, bo są i te róże, i zamek w tle, i trójka głównych bohaterów. Natomiast jakby nie jest nieprzyjemna do patrzenia na nią. Nawet ten tytuł tak sprytnie się wplata w te róże, jeszcze język Farsi tutaj pewnie wpływa na to, że ten zapis tak ładnie się komponuje. Jest naprawdę estetycznie i nie chcę być tutaj, wiecie, jakąś rasistką czy coś, ale jakby nie spodziewałam się tak odrębnego od oryginału, a jednocześnie tak ładnego wydania właśnie perskiego. Oczywiście mamy Dwór w wydaniu niemieckim. Pewnie zauważyliście już w poprzednim odcinku, że w Niemczech zazwyczaj przygotowywana jest inna okładka niż ta oryginalna, no i zazwyczaj jest ta okładka diametralnie inna. Tutaj również, bo jest i jakiś ptak, i jakieś gałęzie, które moim zdaniem nie są różami, tylko bardziej to może głuk przypomina, ale są płatki róż, jakaś postać, która ucieka z łukiem. No, jest to, mam wrażenie, taka trochę estetyka fanfikowa. Nie chcę tutaj, wiecie, krytykować wszystkich niemieckich okładek i tak dalej, bo niektóre są naprawdę ładne, ale akurat nie tej książki. Natomiast to wydanie niemieckie nie jest najgorsze, ponieważ Dwór w Portugalii wyglądał tak. I zastanawiam się, czyli to był pomysł. To znaczy, gdyby chociaż była zachowana czerwona kolorystyka, może czerwono-czarna, a nie niebiesko-fioletowa, turkusowo-fioletowa, to jakoś by się to zgrywało. A tak to mam turkus, róż, jakiś rozbielony błękit, trochę fioletu, nie wiem dokładnie, o czym to w ogóle jest, na okładce są same róże, no i niby to jest estetyczne, ale w innej palecie kolorystycznej myślę, że sprawdziłoby się dużo, dużo lepiej. Druga książka, którą sobie bierzemy na tapet, to Serpent and Dove, czyli gołąb i wąż. Oczywiście ta główna okładka to jest ta, która jest najczęściej adaptowana. Polska również była bardzo zbliżona do tej okładki, zmienione właściwie zostały głównie napisy. Cała ta estetyka, grafika raczej zostały te same. I tak faktycznie jest w większości krajów, że ta estetyka zostaje podobna, ta okładka jest adaptowana, natomiast znalazłam dwa wyjątki. Wyjątek niemiecki oczywiście. Tak jak widzicie, Niemcy naprawdę robią swoje okładki. Książka w ogóle nazywa się Game of Gold. Gra złota. W ogóle nie gołąb i wąż, tylko gra złota. Co do treści nawiązuje średnio, już gołąb i wąż nawiązywało bardziej. No i sama okładka też właściwie nie pokazuje niczego. Bo jakaś ładna dziewczyna w tle, okładka bardziej jak z młodzieżówki, okładka bardziej jak z książki New Adult, może jakaś obyczajówka. No a w istocie przecież gołąb i wąż to jest fantastyka. Więc chociaż to jest ładne, to absolutnie nie pasuje do tej książki. No i znalazłam też wyjątkowe wydanie hiszpańskie. Hiszpańskie wydanie jest bardzo specyficzne i sugeruje, mam wrażenie, troszkę mroczniejszy klimat. Nie do końca gra mi ten fiolet, znowu widziałabym tutaj raczej czerwień niż fiolet, ale sama okładka i jej grafika jest bardzo estetyczna. Podoba mi się to, jak ona wygląda, podoba mi się to, jak ona się komponuje. Ten gołąb z tym językiem, z tymi trzema oczami jest dziwny, ale jednocześnie intrygujący. Jednocześnie sprawia, że jakby zobaczyła tą książkę na półce w księgarni, to myślę, że zainteresowałabym się przynajmniej przeczytaniem opisu. Oczywiście chyba siłą rzeczy najbardziej podoba mi się ta okładka oryginalna,
oryginalna, która była adaptowana w Polsce. Natomiast każda z nich ma coś w sobie, tylko może nieadekwatnie do treści książki, do której ta okładka jednak powinna być przypasowana. Kolejna książka to Nasze życzenie, A Wish for Us, czyli jedna z moich ulubionych książek, książka, przy której spłakałam się jak bóbr i nie mogło jej tutaj oczywiście zabraknąć. Oczywiście mamy wydanie oryginalne i to jest jedno z najpiękniejszych wydań tej książki, jakie widziałam, to od razu powiem na wstępie. Niesamowicie mi się podoba to, jak w bohatera wkomponowane są kolory, a bohater z kolei w te kolory. Po prostu coś cudownego, pięknie to gra, zwłaszcza, że bardzo nawiązuje do treści książki, bo w książce pojawia się motyw synestezji, pojawia się widzenie kolorów, muzyka jest bardzo ważna i właśnie kolory. I dla mnie ta oryginalna okładka chyba najbardziej oddaje to, o czym jest książka, a przy okazji ta poza bohatera na okładce to w pewnym sensie wyrażane cierpienie też nawiązuje do tego, że to nie jest wcale taka bardzo prosta i bardzo lekka historia. No ale oczywiście książka jako mniej popularna nie była adaptowana w tej okładce, kiedy pojawiała się za granicą, tylko zazwyczaj kraje wymyślały własne okładki. No i w ten sposób na przykład mamy wydanie francuskie. No i wydanie francuskie niby pokazuje, o co w tej książce chodziło, no bo faktycznie bohaterowie poznali się w klubie, a właściwie no poznali się na plaży, ale potem spotkali się w klubie i faktycznie muzyka jest tutaj pokazana tymi kolorami, światłami dyskotekowymi, ale jednak to nie jest kompletnie ta estetyka. Znowu, patrząc, widziałabym raczej zwykłą, klasyczną obyczajówkę, może coś bardziej w stylu fanficowym, no a nie zwróciłaby ta okładka kompletnie mojej uwagi. Mamy wydanie meksykańskie, fajny, intensywny, różowy kolor, fajnie, że jest płyta gramofonowa, no ale to nie jest to. Mimo tego, że ta okładka jest estetyczna i ładna, to kojarzy mi się raczej z taką książką dla 14-15-latek, taką lekką historyjką, może trochę w stylu Casey West, zwłaszcza, że ta ręczna czcionka też wskazywałaby na taką raczej lżejszą książkę. Tutaj jakby widzimy też na podstawie tych wszystkich okładek, o których ja mówię, jak bardzo kolorystyka, jak bardzo zdjęcie i rodzaj czcionki, rodzaj fontu, jakiego używamy do tworzenia okładki, wpływa na to, jak ta okładka jest postrzegana, jak odbierana jest, do jakiej grupy docelowej jest kierowana, jak bardzo te wszystkie rzeczy muszą być ze sobą spójne, żeby trafić z odpowiednim przekazem do odpowiedniego odbiorcy. Dalej mamy wersję niemiecką. Wersja niemiecka troszeczkę zachowała te wybuchające kolory i tą eksplozję kolorów, to, że kolory są ważne, ale jednocześnie te wszystkie kolory są jakieś takie przygaszone, są przytłumione i właściwie nie widzę uzasadnienia. Ta okładka mi trochę przypomina okładkę Nixie, czyli jest jakiś kolor, jest napis, ale tak naprawdę nic nie wiadomo. Nie wiadomo, o co w tej historii chodzi, no i widząc ją na półce, raczej nie zwróciłabym na nią uwagi. Mamy oczywiście Nasze życzenie w wydaniu polskim. I jakkolwiek bardzo mi się podoba to zdjęcie, które jest w tle, bardzo mi się podoba ułożenie tej pary i te światełka i tak dalej, to kompletnie to nie nawiązuje do treści książki. Aż sobie musiałam to Nasze życzenie wyciągnąć z półki. Tak jak widzicie, no przednia okładka nie nawiązuje do treści książki właściwie w żaden sposób. Tylna trochę bardziej, ponieważ pojawia się faktycznie ta eksplozja kolorów. Pamiętam, że to był ten moment, kiedy ta książka wychodziła, kiedy w wydawnictwie Filia pracowała Zuza i mówiła mi, że okładka jest super, no ale brakuje eksplozji kolorów, więc ta eksplozja kolorów pojawiła się potem właśnie na tyle okładki, no ale to jednak nie jest do końca to i nadal jestem największą fanką tego wydania oryginalnego. Nasze życzenie ukazało się również w Portugalii, w takim wydaniu. Może znowu nie będę komentować, bo właściwie to wydanie w żaden sposób nie oddaje tego, o czym jest książka, nie oddaje tematu, nie oddaje klimatu. Właściwie mamy tutaj tylko dwójkę młodych ludzi leżących koło siebie. Mamy jakieś słuchawki naszej bohaterki, chociaż musiałam się długo przypatrywać, zanim zorientowałam się, że to są słuchawki, więc niestety to wydanie do mnie nie trafia. Mamy też Nasze życzenie w wydaniu rosyjskim, no i tutaj znowu coś poszło nie tak, mam wrażenie. Znaczy, grafika jest ładna, ale w tej książce nie chodzi o kosmos i nie chodzi o pocałunki pod gwiazdami. Z nami. Myślę, że znalazłyby się inne książki, do których bardziej by taka okładka pasowała. Do Naszego życzenia akurat nie pasuje. Mamy również Nasze życzenie w wydaniu włoskim. I to wydanie też bardzo mi się podoba. Mimo tego, że nie ma pary, nie ma bohaterów, nie ma pokazanego tego, że to będzie romans albo jakaś książka zakrawająca trochę o romans, to mamy wybuch kolorów, mamy muzykę, mamy te nuty w tle, więc wydaje mi się, że książka jest spójna z treścią, znaczy okładka jest spójna z treścią książki i jednocześnie jest estetyczna. Zwróciłabym uwagę, gdybym znalazła w księgarni. Z wszystkich wydań Naszego życzenia wydaje mi się, że najbardziej jednak adekwatne jest to pierwsze, to oryginalne, ale
ale duży plus ma też wydanie włoskie. Gdybym z tych wszystkich wydań miała kupować jedno, bazując tylko na tym, jak wygląda okładka, to myślę, że to włoskie miałoby dużą szansę na zakup. Kolejne okładki do przeanalizowania to okładki Niedźwiedzia i Słowika. No i wyobraźcie sobie, że Niedźwiedź i Słowik ukazał się m.in. w takim wydaniu. W wydaniu oryginalnym anglojęzycznym. Bo oczywiście od tych anglojęzycznych, oryginalnych wydań zaczynam, potem opowiadam Wam o tych zagranicznych. No i to była jedna z oryginalnych propozycji. No nie, umówmy się, że nie. Troszkę obyczajówką mi to zalatuje, troszkę powieścią historyczną, a troszkę jakąś baśnią. No i to niby te klimaty, ale jednocześnie, jak patrzę na tą okładkę, a potem porównuję ją z innymi, no to nawet ładna grafika nie jest w stanie jej poratować w moich oczach, bo gdzieś mi ta ramka nie pasuje, może ten napis powinien być inaczej zaaranżowany. A tak to mam wrażenie, że oglądam obraz, na który ktoś nakleił znaczek z tytułem. No ale na szczęście pojawiło się to wydanie, które jest absolutnie zachwycające, które może nie nawiązuje bezpośrednio do samej fabuły, może nie jest takie wprost, ale jest tak przeestetyczne, że to jest jedno z moich ulubionych wydań w ogóle do patrzenia na nie. Książka oczywiście jest super i treściowa, jest rewelacyjna, ale to jest po prostu przepiękne do patrzenia. W języku angielskim pojawiło się również takie wydanie, no teoretycznie też jest ładne, są gdzieś te takie folklorystyczne elementy, są kwiaty, jest ten ptak, jest zasypana śniegiem wioseczka, czyli wiemy mniej więcej jaki to będzie klimat, ale troszkę ten front przypomina mi książki Jojo Moyes może, właśnie takie obyczajówki, czyli nie pokazujące do końca, że to jest jednak trochę fantastyka, że to jest taka baśniowa, magiczna historia, więc z tych wszystkich, z tych trzech podstawowych okładek zdecydowanie ta zielona. No ale oczywiście Niedźwiedź i Słowik pojawił się również w wydaniach zagranicznych, na przykład w wydaniu czeskim jako Medved a Slavik. I ten Medved a Slavik bardzo ładnie wygląda i naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Troszeczkę może wygląda na historię dla dzieci, a to jednak nie jest książka skierowana bezpośrednio do dzieci, natomiast ma bardzo ładną ilustrację, bardzo ładny klimat. Niedźwiedź i Słowik ukazał się również w wersji niemieckiej. I tym razem wersja niemiecka naprawdę nie jest brzydka. Są zachowane elementy folklorystyczne, są zachowane te elementy śnieżne, jest niedźwiedź, wszystko jest takie troszkę jakby wycięte z papieru, co gdzieś tam wpasowuje się w tą estetykę. Także tym razem muszę powiedzieć, Niemcy zrobili dobrą robotę. Ta okładka jest naprawdę bardzo ładna. Ciężko ukazać też w Portugalii z taką okładką. Mam wrażenie, że ciężko tą okładkę zepsuć, bo ta też jest naprawdę bardzo ładna. Jest różna od tego, co mieliśmy na przykład w wydaniu angielskim, czy tam anglojęzycznym, ale naprawdę jest bardzo estetyczna i bardzo ładna. Trochę wygląda jak takie wycinanki papierowe, ale widać, o co chodzi w książce, widać trochę, jakie to klimaty. Nie jest to zbyt radosne, zbyt dziecinne, optymistyczne, a jednocześnie gdzieś bardzo ładnie się splata. Także również bardzo mi się to wydanie podoba. I ostatnie wydanie zagraniczne, które wpadło mi w oko, to wydanie serbskie. Tutaj również Medved i Slavuj, podobnie do wydania czeskiego i też folklorystyczne elementy, jest ten ptak, są kwiaty, wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. Także właściwie wszystkie wydania Niedźwiedzia i Słowika przykuwają uwagę, przykuwają wzrok. No, może poza tym pierwszym i trzecim anglojęzycznym, one też nie są brzydkie, ale nie są wyjątkowe. Widać, że można zrobić ładniejsze okładki, takie bardziej, chciałabym powiedzieć, łowickie, no ale to nie te klimaty, bardziej folklorystyczne, bardziej gdzieś tam do tej kultury ludowej nawiązujące. Kolejne okładki, które bierzemy na tapet, to Okrutna pieśń i oczywiście różne jej wydania. No, oczywiście mieliśmy tą pierwszą oryginalną okładkę, tą, która była bardzo często interpretowana i adaptowana do potrzeb poszczególnych krajów. W Polsce również mamy tą okładkę, oczywiście ze zmienioną czcionką i tak dalej, znaczy ze zmienionym napisem na okładce, co oczywiste, ale mamy i ten urbanowy trochę klimat, te takie ruiny miasta, bo jak się przyjrzymy tej okładce, to w ogóle na pierwszy rzut oka ja w tej książce widziałam napis. Za napisem długo, długo mi zajęło, żeby znaleźć skrzypce, a teraz jak patrzę na tą okładkę, to w tych skrzypcach jeszcze widać zrujnowane miasto, więc wielowarstwowa, naprawdę dopasowana do historii okładka. Bardzo mi się podoba, ale oczywiście musiało być kolejne wydanie, no i powstało na przykład takie. Białe, bardzo subtelne, no i tutaj jakieś róże, jakieś zniszczone rośliny, ten czerwony napis. Estetyczne, ale mam wrażenie, że nie oddaje do końca tej historii, nie przyciąga aż tak bardzo jak właśnie ta oryginalna okładka, ta ze skrzypcami. Ostatnio pojawiło się również trzecie wydanie okładkowe, również anglojęzyczne i to jest bardzo ładna okładka, jest piękna ilustracja, ale długo mi zajęło, zanim zorientowałam się, że to nie jest motyl, tylko że na dole tej okładki jest człowiek. Człowiek grający na skrzypcach, z którego właśnie te melodie, te nuty ulatują w formie skrzydeł.
Skrzydła tutaj akurat chyba nie były adekwatne, ale sama ilustracja jest naprawdę bardzo estetyczna. Mieliśmy oczywiście wydania zagraniczne, tak wygląda Okrutna pieśń w wersji bułgarskiej. Jak widzicie, zachowany ten element skrzydeł i zachowany element skrzypiec, zupełnie inna odsłona i jednak chyba nie do końca mi odpowiada. Ta kolorystyka trochę tutaj nie gra, jakoś Okrutną pieśń kojarzę z ciepłymi kolorami. Nie wiem dlaczego, może to jest kwestia sugestii z tej pierwszej okładki, natomiast niebieskość nie do końca mi tu pasuje, czy jakiś taki turkus. Była wersja niemiecka, jako taka druga wyróżniająca się, którą musiałam tutaj ująć, no bo zwróćcie uwagę, czy ta okładka nie przypomina trochę okładki Miasta Kości. Miasto odbijające się w wodzie, do tego jakiś napis na środku i nazwiska autorki na górze. Bardzo podobną okładkę miało Miasto Kości w wydaniu filmowym. No nie muszę mówić, że to nie jest moje ulubione wydanie. Przedostatnia książka w dzisiejszym odcinku to The Binding. Książka ukazała się w Polsce jako Księgi Zapomnianych Żyć, w tym wydaniu układkowym. Oczywiście to jest wydanie najczęściej adaptowane, najczęściej pojawiające się. W związku z tym tych innych wydań okładkowych jest stosunkowo niewiele, bo generalnie wydań zagranicznych tej książki jest sporo, natomiast właśnie zmian okładek było niewiele. Drugie wydanie wyglądało bardzo podobnie, to również wydanie anglojęzyczne. Nie wiem, być może to kwestia paperback, hardback, ta różnica. Natomiast jakby klimat jest zachowany, bo i kolorystyka jest podobna, i ten klucz, i czcionka, czyli generalnie mniej więcej zbliżone klimaty, pewnie tylko adaptacja do potrzeb innego wydania. The Binding miało też takie wydanie i wydaje mi się, że ono jest chyba najładniejsze z tych wszystkich. To znaczy, przyzwyczaiłam się oczywiście do tej ciemnej okładki, do tego klucza i tak dalej, do tego złota, ale tutaj mamy to wszystko tylko tak jakby w odwróconych kolorach, to znaczy to wszystko, co tam było ciemne, tutaj jest jasne, złoto jest zachowane. Moim zdaniem książka naprawdę robi wrażenie w tej okładce i mało jest książek takich o tej tematyce, mam wrażenie, bo fantastyka zazwyczaj idzie w ciemne okładki. Mało jest właśnie fantastyki w białych okładkach. One jakoś tak mam wrażenie robią inne wrażenie. I w którymś z tych trzech wydań, albo w adaptacjach tych wydań najczęściej ta książka się pojawiała, ale Niemcy zrobili swoją okładkę i nawet o dziwo nie jest brzydka. To znaczy ja bym z tej okładki wywaliła tą postać, może zmieniła trochę czcionkę, bo tutaj ten napis jest dość długi, więc może zmieniłabym jego czcionkę, dałabym tutaj inny kolor i usunęłabym postać, ale generalnie ilustracja jest całkiem spoko i myślę, że zwróciłabym na tą książkę uwagę w księgarni. No i ostatni tytuł na dziś. Tak jak wtedy kończyliśmy Miastem Kości w poprzednim odcinku, tak dzisiaj podobnym, starym, powiedziałabym, klasykiem, czyli Zmierzchem. Oczywiście oryginalne wydanie, dłonie trzymające jabłko i to było najczęściej powtarzające się wydanie. Dłonie były w różnym układzie, w różnym nasyceniu kolorystycznym, jabłko było w różny sposób ułożone na tych okładkach, ale jednak bardzo często to jabłko się jednak pojawiało. Było oczywiście wydanie zupełnie białe. To było wydanie chyba jakieś jubileuszowe, jak się nie mylę, generalnie też anglojęzyczne i tutaj jeszcze mniej wiemy, o co chodzi, trochę to wygląda jak projekt z Painta, ale jednocześnie zwraca uwagę, bo chyba tytuł na tej okładce, jak się nie mylę, też był biały, tylko pod pewnym kątem było widać ten napis, czy tam on był wytłoczony, nie wiem, bo nie miałam tej książki nigdy w tym wydaniu w rękach, natomiast ze zdjęć i z filmów różnych nagrań tak wnioskuję. No ale oczywiście były wersje zagraniczne. Była na przykład wersja czeska, no i może nie będę komentować, tutaj wiele do życzenia, wiele do chcenia, najbardziej się rzuca w oko ta tęczówka, właściwie oko się rzuca w oko, no nie jest to ładne, nie jest to estetyczne. Kolejne wydanie to francuskie, tak jak mówiłam, różne ułożenia tych jabłek, różne ułożenia tych rąk. Właściwie mam wrażenie, że to zdjęcie okładkowe to jest zbliżenie oryginalnego zdjęcia, po prostu inaczej wycięte, ale to, co mnie zainteresowało, to zmiana w ogóle tytułu, bo to nie jest Zmierzch, tylko Fascination, znaczy po francusku to na pewno będzie inaczej. Fascination może, nie wiem, nie znam francuskiego, więc jak kogoś uszy teraz skaleczyłam, to sorry. Ale właśnie zmiana tytułu mnie zaskoczyła, chyba że fascination, czy fascination, czy fascination znaczy Zmierzch po francusku. Tego nie sprawdziłam. W każdym razie czcionka zachowana, grafika zachowana, estetyka również. Następne wydanie jest indonezyjskie. No i powiedzcie, czy to nie wygląda na bajkę o złotowłosej i trzech niedźwiadkach. Złotowłosa na pierwszym planie jest, za nią płonie jakiś las. Właściwie nie wiem, dlaczego tam jest las, bo nie ma z tym nic wspólnego. Brakuje zdecydowanie elementów wampirycznych i brakuje oddania, mam wrażenie, ukierunkowania tego do jakiejś grupy docelowej. No bo patrząc na tą grafikę na okładce, patrząc na tą postać, mam wrażenie, że to jest bajeczka o właśnie złotowłosej albo o dzwoneczku z Piotrusia Pana. Kolejne wydanie to niemieckie, no i tutaj również chyba nie będę komentować. Nie wiem, dlaczego Niemcy i Czechy trzymają się tej estetyki zielonej, takiej lekko zgniłej, tutaj jeszcze jakiś kwiat.
piraty się pojawiają. No, coś po prostu zdecydowanie poszło nie tak. Już trzeba było włożyć w te ręce gruszkę, a nie jakąś taką postać, jakieś kwiaty i w ogóle to nie oddaje sensu tej książki. Kolejne wydanie to wydanie rosyjskie, tutaj również kompletnie nie oddana jest książka, jest jakaś postać, są na niej jakieś drzewa z głowy i wyrastają jakieś drzewa, no nie gra to kompletnie. No a w Tajlandii zmierzch wyglądał tak, czyli połączenie niebieskiej estetyki, jakiejś takiej niebieskawo-zielonkawej z pomarańczową, jakaś kobieta, jakaś ręka, no nie rozumiem tej okładki, nie oddaję na treści książki i tak jak nie jestem ogromną fanką tej oryginalnej okładki, tak na tle tych wszystkich, no chyba muszę opowiedzieć się za nią. Dajcie mi znać, która okładka Zmierzchu i innych książek, o których dzisiaj mówiłam, podobała Wam się najbardziej. Jeżeli chcecie, żeby powstał kolejny odcinek, podrzućcie mi tytuły książek, które powinny się pojawić. Jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinka, to będzie tu. Poniżej opcja subskrypcji kanału. W opisie filmu znajdziecie link do poprzedniej części, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!